Siemandero, jestem doktor i na wstępie chciałem wszystkich zaprosić oczywiście do pozostawienia subskrypcji na moim kanale, do zostawienia łapki. Zapraszam na Discorda, jeżeli ktoś gra w Forza Horizon 3, 4 albo 5, to zapraszam też na moje live'y, Forza Motorsport, ETS-a i tak dalej. Wszystko sobie ogrywamy na live'ach. Mamy super ekipę. No i przechodzimy do odcinka. W tym odcinku zajmiemy się zadaniem z nowej playlisty festiwalowej, wyzwaniem fotograficznym, w którym trzeba sfotografować DS-a, którego trzeba zdobyć w tych mistrzostwach, gdzie jest podpisany samochód specjalny DS do wygrania. Także musimy pierw zaliczyć mistrzostwa, żeby zrobić zdjęcie temu samochodowi. I w tym tygodniu nie mamy żadnego poszukiwania skarbów, nie mamy przedmiotów kolekcjonerskich, także tylko ten jeden filmik sobie wleci. Przypominam właśnie, żeby zrobić te mistrzostwa, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, olewa zadania fotograficzne, no to trzeba zrobić to mistrzostwa, żeby zdobyć nowe auto w grze w tym tygodniu i za 20 punktów mamy Volkswagena ID4, też jest to nowe auto w grze. Z Forzatonem raczej nie będziecie mieli problemów, zdobyć 3 umiejętności skoku, no to wiadomo, gdzieś trzeba poskakać. Wygraj wyścig crossowy, no to też nie ma problemu. No i zdobyć 2 gwiazdki na bramkach zdobywcy, no to każdy wie, gdzie jest bramka zdobywcy, no i po prostu musi się umęczyć, żeby zdobyć co najmniej 2 gwiazdki. Dobra, przechodzimy do zadania. Tak, po co ja wyszedłem? Więc tak, klikamy sobie na mistrzostwa, pokazuje nam, gdzie one się znajdują i jakim autem jedziemy, czyli D500, kultowe samochody. Ja się przeniosę. Pamiętajcie, że możecie sobie do tych mistrzostw zmniejszyć poziom trudności, żeby sobie bez problemu zaliczyć. Ja akurat jadę w trybie solo, no bo jestem, gram sam. W trybie współpracy jest łatwiej, bo na przykład wygrywając 2 wyścigi, już trzeciego nie trzeba jechać. Jadąc solo trzeba przejechać wszystkie 3. Ekskluzywne wydarzenie, kultowe legendy w D500. Startujemy. Oj, widzę, że chyba synchronizację mam wyłączoną. Gdzieś mi tnie tutaj, kurczę, obraz. No ale już dobra, pojedziemy sobie ten pierwszy wyścig. Później sobie to wyłączę. Oczywiście jak się robi aktualizacja gry, znowu mi tam wszystkie ustawienia graficzne pozmieniało, więc mam nadzieję, że mi w ogóle nie będzie cięło nagrywek, bo nic nie zmieniałem. Dobra, no to jak widzicie, mamy takie auta do dyspozycji. Anglię, Manx, Majersa, no akurat wszystkie auta, które mam w kultowe, jeżeli chodzi o klasę D, mi tutaj pokazało. Więc albo mogę Manxem pojechać, bo mam go wywindowanego do D500. Ewentualnie Reliantem albo Renault 4L Export. I myślę, że pojadę sobie tą Renóweczką, zobaczymy, jak się sprawdzi. Oczywiście nie będę całych mistrzostw ogrywał na odcinek. Ogramy sobie tylko na początku i później końcóweczkę, zanim wyskoczy mi... nie, tutaj nie wyskoczy. To po prostu trzeba ukończyć, żeby dostać tą furę. I później się przesiadamy w furę i robimy zdjęcie. Dobra, to nie jest, że poszukiwanie skarbów, że zaliczyliśmy jakieś tam zadanie. Więc tutaj nam nic nie wyskoczy po mistrzostwach. Nagrywa się? Nagrywa, nagrywa. Dobra, no to lecimy. Nawet dobrze, że nie będę cały nagrywał, bo jakby cięło, to od razu sobie później po tych mistrzostwach. Kurde, jak tu latają. Popierdółki małe pod kołami się połączą. No i mi zajechał drogę. O, dobra, ta renóweczka bez problemu ich ogra. Sterowność ma słabą. Ma 3-0 sterowność. Ale no nie ma się coś spodziewać po tych autach. Rewelacji. Tak czy siak. W sumie ważniejsza jest tutaj w sumie prędkość. Troszeczkę jakieś tam przyspieszenie, ale prędkość, żebyśmy ich na V-Maxie wzięli wtedy. Ale no, ciężko się dokręca. Po zakręcu zawsze można hamować. A prędkości niestety nie uzyskamy, jak będziemy mieli wolne auto.
Jak tnie? Nie tnie? Mamy sprincik. Ale się ślizga na tych oponach. Ja tu rydykam jakąś gumę, nie opony. Dobra, pod publikę pojedziemy widowiskowo. O, już mi, kurde, dojechał mnie, zobaczcie. Aj. Właśnie myślałem, żeby jednak jego może wziąć, bo on ma znowu dobrą sterowność. Prędkości mam troszeczkę słabszą, widziałem, niż Renault. Ale, no, sterowność ma dobrą. I tutaj był taka ciąg z zakrętów. I mi się tutaj wysunął na prowadzenie, ale widzicie, już jest... Jakby mniej zakrętów, więcej prostej i już ich odstawiamy. No, co kto lubi. Jak sobie tak weźmie. Ważne, żeby zaliczyć. Wiadomo, jak zmniejszycie poziom trudności, no to już w ogóle nie będzie problemu. No dobra, no tutaj to jest prawie cała, sama prosta. Więc pierwsze wyścigi w sumie pojedziemy na odcinku, już niech będzie, niech stracę. Już będziecie mieli co oglądać. No i gitara. Kurde, przycięło tutaj. No dobra, no i jak widzicie, pierwsze... gdzie mi to wskoczyło? A, dobra. Wyskoczyło mi, że coś zaliczyłem, a ja z poprzedniej playlisty coś zaliczyłem. Tutaj jakieś zadanie musiałem zaliczyć. Dowolny europejski pojazd, wygraj wyścig uliczny w dowolnym samochodzie marki Renault. A, i to mi zaliczyło, ale ja sprzed tygodnia. No dobra, no to ja sobie lecę kolejne mistrzostwa, kolejny wyścig z tych mistrzostw. No i jakby... Stryknięcie palcem i widzimy się, jak już kończę. Zdobywam DSiKa i robimy zdjęcie. I zbliżam się właśnie ku końcowi trzeciego wyścigu. Także dobijamy do końca i wygrywamy furę. Zakończono pierwszy. A niech ta, że lubię. No i proszę bardzo. 75 roczny. DSiK wygrany. Więc zrobimy zdjęcie. I zadanie zaliczane. No dość szybciej. Zmieniamy furę. A jak widzicie, mistrzostwa zaliczone. Kurde, ile tych powiadomień. Jeszcze tu wejdę w kolekcję. To jeszcze jedno powiadomienie. Już mam 817 aut. I mamy nagrodę jeszcze do odebrania. DS Automobile, proszę bardzo. Więc już wiecie, gdzie szukać tego auta. Tutaj mamy po lewo samo DS. Proszę bardzo, wybieramy. Klikamy sobie zdjęcie. Pyk. Proszę, jakie ładne. Ha. Zrób zdjęcie samochodowi DS. Zaliczone zadanie. Także jeszcze raz, jeżeli komuś pomogłem, nie zostawi łapkę, piszcie komentarz i zostawcie subskrypcję, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. Mamy powiadomienie, mamy zaliczone zadanie, jeszcze raz, strzałeczka i do następnego części.